weekend. Przychodzimy do Was i jest z nami nie tylko nasza ulubiona mentorka Iza Taborowska, ale też jest z nami absolwent kursu Krzysiek, który za chwilę też więcej opowie o sobie. Krzysiek, witaj! Cześć, 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 miło mi. Cześć, mamy jeszcze taką krótką rozgrzewkę. Mamy dokładnie jeszcze minutę do tego, żeby rozpocząć. Cieszę się, że tacy uśmiechnięci jesteście na czacie, także podzielacie nasz vibe. Dajcie znać, jak tam u Was z tym Scrumem. Czy wiecie, o co chodzi, czym jest Scrum? Czy chcecie, żebyśmy przeszli przez podstawy, przez teorię, żebyśmy trochę powiedzieli Wam, o co w tym wszystkim chodzi? Czy raczej już wiecie coś mniej więcej, na przykład jak Weronika? Teoria Scrama, okej. Okay. Super, super. Dobra, oczywiście jesteśmy na to przygotowani. Iza nam trochę wytłumaczy, o co chodzi w tym Scramie, ale wiecie, będziemy się koncentrować na korzyściach płynących z tego, żeby się tego nauczyć, a później, żeby to wdrażać w projekty. Tomasz, widzę, już tutaj może zostać naszym mentorem, bo coś tu podpowiada, odpowiada na pytania, to nam się podoba. No dobra, a to jeszcze nam powiedzcie w takim razie, czy myślicie o przebranżowieniu, czy Scrum będzie Wam pomocny w tym, co robicie obecnie? Przebranżowieniu Weroniki chyba. Mhm. Okej. Okay. Dobra, to jeszcze dajcie znać w takim razie, bo ja jestem bardzo ciekawa, w jakiej branży obecnie pracujecie? Która branża już Wam się znudziła albo która niestety zmusiła Was do tego, żeby myśleć o innej? HR, badania kliniczne, IT, IT media. Mhm. Iza, czy to jest tak, że często pracownicy IT właśnie, którzy pracują w Scrumie, myślą nad właśnie staniem się Scrum Masterem? Czy to jest takie naturalne dla nich? Witam Was wszystkich. Na pewno to jest tak, że ludzie, którzy są w IT, to nie nudzą się IT, tylko jak w takim, na takim małpim gaju po prostu sobie skaczą ze stanowiska na stanowisko i sprawdzają i testują. To może tu spróbuję, może tu spróbuję. Dobrze, podoba mi się Scrum Master, jestem Scrum Masterem. Czasem osoby się decydują, żeby połączyć te dwie role, programista Scrum Master, testowanie Scrum Master, więc tak, jak najbardziej to jest tak, że to jest jakiś kierunek rozwoju dla osób z IT, ale też drogi są szeroko otwarte dla osób, które są spoza IT. Mhm. Dokładnie tak i też to obserwujemy wśród naszych kursantów, którzy rzeczywiście z bardzo różnych branż i z tych dotkniętych pandemią i z tych niedotkniętych, ale po prostu to jest taki zew do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu i robić coś, co może rzeczywiście będzie przynosiło więcej satysfakcji. Widzę, że finanse nam się trochę powtarzają. No cóż, myślę, że możemy oficjalnie rozpocząć. Witajcie, bardzo serdecznie witamy Was na dzisiejszym webinarze na temat Scruma. Ja jestem Paulina Brudka, pracuję w Future Colors i jako przedstawiciel tej szkoły, przedstawicielka tej szkoły programowania dzisiaj będę moderować nasze spotkanie. Jest ze mną specjalistka od Scruma, Iza Taborowska. Cześć, witam Was wszystkich. I jest z nami też Krzysiek, nasz absolwent. Cześć Krzyśku. Cześć, hej. To było oficjalne powitanie, a my teraz przejdziemy właśnie do tego, o czym mówiliście na samym początku, czyli do tego Scruma, ale może zanim jeszcze powiemy Wam, czym jest Scrum, czym jest Agile, poproszę naszych specjalistów, ekspertów, żeby powiedzieli kilka słów o sobie, żebyście wiedzieli, że warto ich właśnie słuchać. Iza, jakbyś mogła się przedstawić? Dobrze, to Iza Taborowska, dużo osób już, jak patrzę imiona, nazwiska, to było na naszym webinarze. Ja od lat zajmuję się wytwarzaniem aplikacji i w metodach klasycznych, i w skramowych. Generalnie od lat interesuje mnie to, w jaki sposób te procesy ułożyć, uszczelnić, usprawnić, żeby efekt tak naprawdę finalny był jak najlepszy dla naszych biznesów, dla naszych firm, w których pracujemy, bo IT zawsze realizuje projekty, zadania lub część strategii, która tak naprawdę na końcu przynosi zysk finalny w firmie. Zwłaszcza teraz jest to widoczne, gdzie tak naprawdę wszystko przenosi się do online'u. Firmy muszą się bardzo szybko przetransformować, czy to są branża finansowa,
czy jakakolwiek, musimy bardzo mocno inwestować w IT i teraz ten agile, ta zwinność, ta gotowość na zwinność jest bardzo doceniana, bo bardzo szybko widać efekty pracy IT i zespołów IT. Dlatego od lat wytwarzanie aplikacji, zaczynałam od testowania, przez jakiś czas byłam project managerem i w projektach software'owych, i w projektach infrastrukturalnych, czyli tych takich niskopoziomowych, sprzętowych, a teraz pasjonuję się realizacją z moim zespołem coraz to ciekawszych projektów, coraz ciekawszych aplikacji. Niektóre są od zera, niektóre są po latach modyfikowane. One nam dostarczają najwięcej emocji, bo odkrywamy cały czas coś na nowo. I tak naprawdę staram się dodatkowo edukować i zarażać osoby moją pasją i zainteresowaniami, ale też podejściem do takiej racjonalnej realizacji tych projektów i racjonalnym układaniu relacji, żeby to, co robimy, miało szybki, sensowny efekt i wymierny na koniec. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. To teraz Krzysiek. Krzyśku, proszę powiedz trochę o sobie. Cześć, Krzysiek Pietrzak. Ja akurat jestem zupełnie z innej bajki, z innej branży, ponieważ jestem w trakcie też przebranżawiania się. Jestem akurat z branży barbersko-fryzjerskiej, także zupełnie coś innego, ale też przechodziłem jeszcze w swojej historii, drodze przez marketing, także gdzieś tam trochę wszystkiego tego szukałem. Natomiast gdzieś też ta pandemia to wszystko pokazało, że fajnie właśnie zrobić troszeczkę coś innego, stąd też się zdecydowałem na kurs Scruma, a jest to też fajne wejście do branży IT, troszeczkę inne niż stricte bycie programistą. No i co, tak jak właśnie Iza też mówiła, zaraziła mnie i Scrumem, i bycie, i tym takim agile'owym podejściem, a jednak w obecnych czasach to się bardzo przydaje, no bo jak pewnie każda z osób, która tutaj jest, widzi, że pandemia nam trochę namieszała i pewne jakieś utarte szlaki czy drogi, które już po prostu się nie sprawdzają i musimy sobie radzić na nowo. Także tyle ode mnie. Super, dzięki. A ja jestem Paulina Wrótka, pracuję w Future Colors. Jesteśmy szkołą programowania online, która jest nastawiona na dostarczenie Wam takich bootcampów, które pozwolą Wam znaleźć pracę jako juniorzy na rynku IT. Wyposażymy Was w kompetencje cyfrowe, w umiejętność programowania, w umiejętność zarządzania zespołami. To od Was zależy, jaki kurs i jaką ścieżkę obierzecie, a my jesteśmy po to, żeby Was tego nauczyć i pomóc Wam spełnić marzenia o tym, żeby się przebranżowić. Także jeśli będziecie zainteresowani większą ofertą naszych kursów, to zachęcam do zajrzenia na naszą stronę, ale zachęcam też do zostania do końca naszego spotkania, ponieważ dzisiejszy webinar jest trochę inny, ponieważ mamy czas i mamy Krzyśka i jego historię i chciałabym, żeby on się podzielił z nami tym, jak przeszło to jego przebranżawianie się, jak wyglądała jego historia i co ciekawe, opowie nam o projekcie, o prawdziwym projekcie, który zrealizował razem ze swoim zespołem na bootcampie i mam nadzieję, że unaoczni nam trochę, jak ten Scrum wygląda w praktyce. Także mam nadzieję, że zostaniecie z nami do końca i tak jak mówiłam osobom, które zaczynały z nami webinar, trochę opowiemy o tym, czym jest Agile, czym jest Scrum dla osób, które są zupełnie zielone, także to będzie trochę też taka lekcja dla tych, którzy chcą posłuchać, ale też chcemy się skoncentrować na tym praktycznym wymiarze, jak zastosować Scruma do projektu, no i mam nadzieję, że zainspirujemy Was do właśnie przebranżowienia się, a jeśli to już jest Wasz cel, no to do tego, żeby do niego dążyć, może właśnie na naszym kursie Scrum Mastera, który prowadzi Iza i który zakończył Krzysiek. No dobra, to w takim razie, a jeszcze powiem dwie ważne organizacyjne rzeczy. Jesteśmy tutaj dla Was. Pamiętajcie, czat to jest miejsce, w którym możecie zadawać swoje pytania do mnie, do moich gości, więc zachęcam do tego, żeby być aktywnym, no bo to jest czas do wykorzystania dla Was, tak jak mówiłam. Spotkanie będzie trwało godzinę, jest też nagrywane, więc później będziecie mogli obejrzeć sobie nagranie, ale zachęcam do tego, żeby zostać do końca i mieć wpływ na to, o czym mówimy, za pomocą właśnie czatu i pytań. No dobra, to teraz porozmawiajmy trochę o tym Scrumie, o Agile. Iza, czas na Twój wykład. Dobrze,
No może nie będzie wykład, kilka słów, żeby Krzysztof miał czas. Jestem bardzo zadowolona, że dzisiaj jest. Więc jeżeli chodzi o Agile'a, to są zwinne metodyki zarządzania, zwinne metodyki wytwarzania projektów, wytwarzania czegokolwiek, produktów, życia codziennego. I to jest na takiej zasadzie, że dążymy do tego, żeby cały duży kawałek projektu, który chcemy dostarczyć, czy to jest budowa domu, czy to jest podróż dookoła świata, czy jest to projekt IT, czy to jest projekt nasz prywatny biznes, który chcemy założyć, lub nawet wasze przebranżowienie, bo może to być kierunek IT, a może być całkiem inny kierunek, ale do tego też warto podejść zwinnie i z otwartością na zmiany. I generalnie w Agile'u chodzi o to, że każdy projekt dzielimy na małe części i dostarczamy go iteracyjnie i po każdej iteracji weryfikujemy, czy idziemy w dobrym kierunku, czy nie. Czy to weryfikując z naszymi klientami, którzy o nas to zamawiają, czy weryfikując to z samym sobą, czy ten dom po tym etapie, który buduję, jest taki, jak chciałem, czy jest moment na zmiany, czy w dobrym kierunku idę, czy tak samo w kwestii zawodowych, czy w końcu tak naprawdę w aplikacjach IT robimy kawałek, weryfikujemy to z użytkownikiem, który będzie z tego korzystał, z biznesem, który to zamawia, wypuszczamy pierwszy kawałek lub pierwszy kilka kawałków, które iteracyjnie wytworzymy na rynek, weryfikujemy, czy to się sprzedaje i dzięki temu bardzo szybko mamy odpowiedź, że tak, to jest to, rozwijajmy to dalej. Co za tym idzie, inwestujmy dalej czas, pieniądze, wszelkiego rodzaju środki, kontynuację naszego założenia, bo mamy bardzo szybko potwierdzenie, że to jest dobra droga, ale w momencie, kiedy to weryfikujemy z rynkiem, z otoczeniem, że no nie, te nasze założenia nie mają pokrycia w rzeczywistości i jednak jest inaczej, to mamy moment, który nam Scrum, bo tu już wchodząc pod Scruma, ułożenie i zasady działania Scruma dają taki moment, w którym musimy się zatrzymać i powiedzieć, kurczę, idziemy w złym kierunku. Kurczę, my kochamy ten nasz projekt jako product owner, jako właściciel, ale wszyscy dookoła mówią, nie, to się nie sprzedaje. Wypuszczamy coś na rynek i się okazuje, że klienci są niezadowoleni, niezainteresowani. I wtedy my mamy proste narzędzie, moment, w którym wiemy, gdzie jesteśmy, co zrobiliśmy, ale też mamy informację, że musimy zmienić kierunek i iść w innym kierunku. I to, co realizujemy, zmienić, żeby to zmaterializować w sukces, a nie w porażkę i wywalone pieniądze w błoto, tak mówiąc to już kolokwialnie, przenośnie. Mhm. No dobra, to przejdźmy do Scruma i Scrum Mastera. Kim jest Scrum Master? Scrum Master to jest osoba, która jest, takie bardzo ładne słowo, ewangelistą Scruma w organizacji, w firmie, w projekcie, ale oprócz tego, że dba o proces Scrumowy, żeby on był realizowany w sposób bardzo rygorystyczny i konkretny, to cały czas motywuje zespół, motywuje biznes, z którym współpracuje, product ownera, do tego, żeby usprawniać ten proces, żeby dążyć do tego, żeby każda iteracja, każdy kawałek, który pracujemy kolejny, był zrobiony lepiej, w lepszej atmosferze, z lepszymi wynikami i dąży do ciągłego doskonalenia. Oczywiście bardzo ważna rola Scrum Mastera to jest połączenie tej części biznesowej i zespołowej, żeby to działało jak jeden organizm wspólnie i dążyło do wspólnego celu i walczyło o tą samą jakość na końcu. Więc Scrum Master po pierwsze uczy Scruma, dba o procesy Scrumowe i o przebieg, żeby to było bardzo rygorystycznie pilnowane, ale z drugiej strony zachęca wszystkich do rozwoju, do udoskonalania tego, co jest, ale też zachęca do tego, żeby bardzo często kontrolować, w którą stronę idziemy i wykorzystując narzędzia skramowe do podejmowania czasem trudnych decyzji, że na przykład nie ma sensu realizować projektu dalej lub trzeba zmienić kierunek. I tak naprawdę Scrum Master to jest od opiekuna zespołu, z którym współpracuje, przez osobę, która dba o procesy, ale też dba o to, żeby one były realizowane w sposób prawidłowy, a do tego wszystkiego jest osobą, która uczy i rozwija wszystkich dookoła. Oczywiście przez przykład, a nie przez nakazywanie, zarządzanie i zlecanie zadań. Więc myślę, że to tyle. Mhm. A powiedz, czy taki Scrum Master ma dużą odpowiedzialność za efekt końcowy projektu, czy raczej to będzie product owner, czy osoby, które w ogóle piszą, robią ten projekt? Jeżeli chodzi o odpowiedzialność Scrum Mastera, to Scrum Master jest odpowiedzialny
żeby proces działał, ale jeżeli proces będzie działał skramowy prawidłowo i obie strony, i product owner, i zespół, który będzie wytwarzał ten projekt, będą działały prawidłowo i we współpracy, i w zrozumieniu tego, po co to robimy, i w zrozumieniu tego, że mamy dowieść jak największą efektywność dla organizacji, to projekt będzie sukcesem. Jeżeli Scrum Master nie będzie dbał o ten proces, o to, co powinno dziać się tak naprawdę we współpracy i w procesie, to jest ryzyko, oczywiście to nie jest też tak, że to nie wyjdzie, ale jest ryzyko, że projekt nie zakończy się takim sukcesem, jakim mógłby się zakończyć. Oczywiście za efekt finalny, za to, żeby, przypuśćmy, najłatwiej jest mi na przykładzie aplikacji, żeby aplikacja była jakościowo zrobiona i była niezawodna, to odpowiedzialność ciąży na osobach, które wytwarzają tą aplikację, żeby aplikacja od strony biznesowej była w najlepszym efekcie wdrożona i według najlepszych priorytetów product owner, ale te role wszystkie się uzupełniają i są rozliczalne wzajemnie według siebie. Nie ma tak, że bez którejś z tych ról ten projekt będzie miał sukces. Może się to udać, ale nie mamy tutaj gwarancji. Fajne jest to, co ja sobie obserwuję trochę z boku, że Scrum Master ma narzędzia do tego, żeby osiągnąć ten cel i jakby w tym osiąganiu celu pomocny jest mu Scrum Guide, czyli taka podstawa podstaw trochę, nie? Czym jest Scrum Guide? Scrum Guide jest tak naprawdę zestawem takich wytycznych do tego, jak powinniśmy wykorzystywać Scruma, jak wygląda proces, jak wygląda workflow, ale z mojego doświadczenia trzeba troszeczkę więcej jak samego Scrum Guide'a, bo nawet patrząc na projekty, które będzie Krzysiek prezentował, czy jak kursanci jako pierwsze zadanie domowe dostają, przeczytajcie Scrum Guide, a później przechodzimy przez tworzenie wizji, przez tworzenie roadmapy dla projektów, przez dyskusję, jakie są ryzyka, w jaki sposób mamy przygotować definition of done, of ready, jak uszczelnić ten proces, żeby on działał skutecznie, to mówią, o kurczę, to ten Scrum Guide, to jest tak mało do tego, żeby rozpocząć działanie skuteczne. Aczkolwiek jest taka instrukcja obsługi bardzo konkretna do tego, jak wykorzystywać Scruma. I to jest też trochę tak, że na tej zasadzie powstał nasz bootcamp. Scrum Guide to nie wystarczy. To jest dopiero, tak jak powiedziała Iza, pierwsza lekcja. A to, co zostaje, czyli wdrożenie tego w praktykę, to jest nasz bootcamp. Iza stworzyła materiały do bootcampu, stworzyła cały pomysł właściwie, jak on wygląda i cały czas z każdą edycją uczy się czegoś nowego i cały czas wdrażamy jakieś usprawnienia po to, żeby ten kurs był naprawdę naszą dumą i właściwie jesteśmy dumni z każdą edycją i to też potwierdzają ankiety. Więc Iza, jakbyś mogła powiedzieć, co według Ciebie jest najważniejsze na tym bootcampie? No bo wiemy, że oczywiście praktyka, ale czy Ty masz jakieś swoje spojrzenie na ten temat? Jak podchodziłam do tego bootcampu i do tworzenia tego bootcampu, to podeszłam z perspektywy osoby zatrudniającej, nie z perspektywy osoby będącej Scrum Masterem, nie osoby, która wdraża Scruma w organizacjach, tylko od osoby, która zatrudnia Scrum Mastera do firmy i co by chciała, żeby taka osoba przychodząca wiedziała. I postanowiłam rozszerzyć go o to, żeby każdy z kursantów wiedział, jak wygląda proces wytwórczy oprogramowania, bo z jednej strony wy nie musicie tworzyć tego procesu, wy nie musicie się na tym znać, jako przyszli Scrum Masterzy, ale warto mieć świadomość, gdzie się pracuje, co się robi i jak to działa, jak ten organizm działa, bo to jest bardzo silnie ze sobą powiązane, Scrum i procesy wytwórcze i tak naprawdę mówimy o procesie wytwórczym IT, ale można go użyć i logikę tego użyć do każdej innej branży i wykorzystać. Z drugiej strony to, na czym ja polegałam w projektach, gdzie miałam największe projekty, problemy w projektach w życiu zawodowym, a troszkę tych projektów już mam na swoim koncie i co tak naprawdę z drugiej strony dawało nam największy sukces, to, że na początku siadaliśmy i wiedzieliśmy, gdzie idziemy. Bardzo często w Scrum jest takie podejście, jak wdrażaliśmy, ja również też miałam takie doświadczenia, no dobrze to zaczynamy, robimy, ale nie wiedzieliśmy, gdzie idziemy, w jakim kierunku idziemy, jaki cel chcemy osiągnąć, tylko zaczynaliśmy pracę i tak naprawdę ten chaos spowodował i brak przemyślenia długofalowego
spowodował, że nie wiedzieliśmy, gdzie idziemy i często kręciliśmy się w kółku, więc postanowiłam rozszerzyć to o to, żebyśmy potrafili stworzyć tą wizję projektu, żebyśmy umieli roadmapę tego projektu przygotować, żebyśmy wiedzieli, że okej, będziemy go realizować czysto skramowo, ale wiemy, w którym kierunku idziemy. I wy jako Scrum Masterzy, to co powiedziałam wcześniej, czy Scrum Masterzy mają rolę dużo szerszą, nie tylko przeprowadzić sprint i ceremonię wydarzenia w Scrumie, w sprincie, tylko musicie zadbać o to, żeby product owner, który do was przychodzi, czasem jest doświadczony, czasem nie, żeby wiedział, jak się przygotować, jak przygotować się do projektu, w jaki sposób napisać historyjki, więc Scrum Master też musi umieć te rzeczy robić, też musi je rozumieć, po co się to robi, żeby tak naprawdę wchodząc już w sprinty i w realizację, było to wszystko przygotowane, żeby zadbać nie tylko o zespół i o to, żeby ten zespół się komunikował, ale żeby też zrobić tą pracę przed, a później tak naprawdę na różnych moich doświadczeniach, zespołu, pytaniach, bo te nasze lekcje bardzo często, czy konsultacje są bardzo ciekawe i jest dużo ciekawych dyskusji, rozmawiamy o tym. I ja zwracam uwagę na rzeczy, które mi się przytrafiły w życiu, które są czasem banalne, a czasem oczywiste, ale o tym nie myślimy, a czasem to są po prostu te rzeczy, które są w Scrum Guide napisane wprost, że trzeba to realizować. I równolegle jest to przenoszone na praktykę, gdzie zespoły zaczynają w różnych konfiguracjach, czasem złośliwie dzielę zespoły, żeby było ciekawiej i tą konfigurację ustawiam tak, żeby były naturalne konflikty, bo wiadomo, że jak zespół się buduje, to te konflikty są na początku, ale Scrum bardzo pomaga też ułożyć te relacje, więc zespoły równolegle w trakcie kursu realizują projekt. Przerabiamy sobie kawałek materiału teoretycznego, o niektórych rzeczach mówię, niektóre rzeczy przemilczę celowo, żeby zespół się nauczył na swoim błędzie i żeby poczuł to w ramach swoich konsekwencji. I kurs, oprócz tego, że kończymy teoretycznie, to równocześnie dużo pracy zespół wkłada, zespoły wkładają i kursanci w projekt. Oczywiście z moim wsparciem, z moją konsultacją, z moją dobrą radą i tak naprawdę sugestiami, które prowadzimy. Mamy pierwsze pytanie. Dzięki Tomaszu za przesłanie. Jakie branże stosują najczęściej Scruma oprócz IT? Znaczy tak, IT to nie jest branża, bo tak naprawdę ja pracuję od lat i najbardziej lubię branżę finansową, ubezpieczeniową i najlepiej czuję się w tej branży, bo ona jest bardzo dynamiczna, bardzo taka agresywna i wymagająca, ale tam robimy systemy IT. Więc tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o branże finansowe, tutaj ktoś podpowiada telekomy, wszystkie firmy, które tak naprawdę realizują aplikacje dla klientów zewnętrznych, gdzie ważny jest czas i jakość tej pracy, ale też Scrum wpływa na to, że mamy bardziej uporządkowane projekty, więc bardzo ciężko mówić tutaj o branżach IT i wytwarzanie aplikacji, ale nie łączyłabym tego z branżami, bo i branże beauty korzystają ze Scruma przy realizacji projektów na IT i bardzo mocno firmy farmaceutyczne i w ogóle cała farma, ubezpieczenia, finanse, banki, telekomy, więc tak naprawdę to jest też bardzo fajne, że w IT, wchodząc do świata IT, to z jednej strony jesteśmy w IT, ale każda firma i każda branża daje nam dodatkowe możliwości i dodatkową przygodę tak naprawdę. A dodatkowo nasze doświadczenie z tych branż będzie też bardzo mile widziane podczas rekrutacji, no i oczywiście podczas pracy nad takim projektem. Słuchajcie. To teraz pytanie ode mnie do gwiazdy naszego spotkania, czyli do Krzyśka. Jak wygląda certyfikacja? Bo jedno, wiadomo, że najważniejsze to praktyka i my tego właśnie uczymy na bootcampie. Po zakończeniu naszego kursu dostajecie certyfikat ukończenia kursu i tam jest napisane, czego się nauczyliście. I oczywiście to później udowadniacie podczas rekrutacji. Ale Krzyśku, wiem, że ty skończyłeś inny certyfikat. Możesz trochę opowiedzieć o tym? Tak, ale jeszcze się odniosę w sumie do tego właśnie, co Iza mówiła. Wydaje mi się, albo nawet nie, że mi się wydaje, tylko jestem pewny, że właśnie największą wartością tego kursu jest to, ten projekt, bo tak naprawdę przygotowując się wcześniej do tego, przeglądałem różne inne możliwości. Faktycznie jest wiele kursów, które są takie mocno pobieżne. Tutaj faktycznie przez te 4-5 tygodni musimy w to fajnie wejść i wiadomo, że wszystko zależy od tego, czy chcemy się gdzieś tam w tym rozwijać, natomiast daje nam to możliwość faktycznie wykazania się.
No i też mega pomoc właśnie strony Izy i konsultacje i od razu jak właśnie mówiłaś o tych śmiesznych sytuacjach, to mi się przypomniała kwestia modułu logowania i tego wszystkiego. Pamiętam, że to przerabialiśmy i wałkowaliśmy ileś razy, i więc różne anegdoty. Natomiast jeśli chodzi o certyfikację, to tak, zrobiłem ją. Mówimy tutaj o PSM1, czyli Professional Scrum Master, która jest wydawana przez Scrum.org. To jest taki najbardziej na ten moment podstawowa certyfikacja dla osób, które zaczynają właśnie przygodę ze Scrumem. I co? Jest to test, który sprawdza wiedzę ze Scrum Guide'a, natomiast właśnie też tak jak tu już była wcześniej mowa, Scrum Guide jest to podstawą, natomiast żeby zdać ten certyfikat, trzeba jednak więcej się przełożyć, bo w Scrum Guide'ie wszystkich odpowiedzi nie znajdziemy. Trzeba już tutaj zajrzeć do jakichś książek, podcasty, inne materiały, bo bez tego może być ciężko. Sam Scrum.org oferuje próbne testy na swojej stronie i mamy tam bazę 30 pytań, 40 pytań, a cały test składa się z pytań 80, mam na niego godzinę. No i żeby go zdać, trzeba mieć 85%, co może się wydawać dosyć prostą rzeczą, natomiast jak już zaczynamy w to wchodzić, to jednak jest więcej do zrobienia. Tam są bardzo takie ważne szczegóły, detale, na których się można bardzo łatwo wysypać. Także należy też poszukać różnych innych stron, gdzie można te testy robić. Robić dużo testów, dużo się gdzieś tam uczyć tego. No i w zależności, ile czasu na to poświęcimy, potem zdajemy ten egzamin. Ja go zdałem za pierwszym razem. Wiem, że nie zawsze się to udaje. Nie wiem, jak to tam procentowo jest. Natomiast jest to fajny początek, żeby też zacząć, ale też on bardzo weryfikuje naszą wiedzę. Bo mnie się na początku też wydawało, że będzie spoko, będzie łatwo, bo tam część tych pytań robiłem tam kurczę super szybko, a potem się zaczynamy w to wgłębiać i sobie zdajemy sprawę, że jak jeszcze mało wiemy, jak jeszcze jednak się musimy wiele nauczyć, ale no nie trzeba być żadnym cyborgiem, żeby to zdać, nie? Tylko trzeba wysiedzieć swoje, poczytać, pouczyć się, a i tak nam to pomoże, bo jakby wiedza z tej certyfikacji, znaczy przygotowanie się do tej certyfikacji pomoże nam też czy w rekrutacji, czy tak naprawdę już w wykonywaniu zawodu. Mhm. Krzyśku, mamy pytanie od publiczności. Czy egzamin jest płatny? Oczywiście. Egzamin jest płatny. Ten kosztuje $150. No i jest jedno podejście do egzaminu. Także jeśli ktoś go nie zda, no to musi zapłacić za niego jeszcze raz. No plus oczywiście w zależności jakie macie konto, kwestie tam przewalutowania, jakichś tam opłat manipulacyjnych. Natomiast no to wszystko zależy od tego, jaki jest kurs dolara. Potem jeśli chcecie się dalej certyfikować, jako na przykład już ten PSM2, PSM3 i jeszcze dalsze, no to już jest troszeczkę inna para koloszy, no ale te testy są również droższe. Natomiast ten bazowy to jest $150. Okej. Okay. Krzyśku, to ja bym chciała, żebyśmy przeszli już do tej najciekawszej części, czyli do projektu. Okay. Pozwolę sobie wyświetlić twój projekt. Chyba, że ty możesz go wyświetlić i później zmieniać slajdy. Może tak będzie wygodniej, bo nie przemyśleliśmy tego przed spotkaniem. Okay. O, super, tak. Dobra. Yes. To jest taka skrócona prezentacja tego, co przygotowaliśmy. Nie sugerujcie się ani tematem, ani w sumie tym, o czym to aż tak bardzo. Inaczej. Tutaj chodzi o to, żeby przedstawić to, w jaki sposób pracowaliśmy i jaka jest gdzieś tam ta wartość. Nasz pomysł akurat nazywał się to Flora App. Natomiast najfajniejsza rzecz jest to, że na pierwszym czy na drugim spotkaniu no Iza nagle mówi, dobra, no to jesteście podzieleni na grupy. W naszym wypadku byliśmy w czteroosobowej grupie i okazało się, że wszystkie cztery osoby miały takie dosyć silne charaktery, więc dosyć szybko u nas zawrzało i to było dosyć ciekawe doświadczenie, ponieważ no ono też pokazuje tak naprawdę, zaczynasz być w realnych warunkach, no i musisz się też sprawdzić. No i tak naprawdę my musimy sobie wybrać temat, nie ma narzuconego tematu, że okej, wy robicie aplikację taką albo coś takiego, tylko wybierzcie sobie sami temat, co z jednej strony może być bardzo łatwe, z drugiej strony bardzo trudne. My akurat zdecydowaliśmy się na stworzenie prototypu, projektu, jak zwał, tak zwał, aplikacji dla hodowców roślin, ponieważ mieliśmy dwóch chłopaków w grupie i dwie dziewczyny i jedna z dziewczyn właśnie stwierdziła, że jej by się coś do niego przydało. No i zaczęliśmy robić jakąś burzę mózgów i w trakcie tej aplikacji, tworzenia tej aplikacji, tego pomysłu
No zaczęliśmy się zastanawiać właśnie nad tym, co widzicie, jakie były aktualne warunki rynkowe i jak to wszystko wyglądało. Natomiast najważniejsze było to w trakcie pracy, żeby jednak tę pracę zacząć od razu i iść odpowiednimi etapami. Ponieważ no, my z reguły jesteśmy przyzwyczajeni do tego i w szkole, i we wszystkim, że robimy wszystko zupełnie na sam koniec, wszystko się nam komasuje. Test jest w języku angielskim. Sorry, że odpowiadam, ale akurat zauważyłem pytanie, także ten. Super. I teraz tak. Głównym zadaniem i główną wartością tego całego kursu jest właśnie ten projekt. Wszystko wymyślacie, wszystko tworzycie. Jasne, jeśli macie jakiś problem, to Iza wam pomoże. Natomiast no, to wy jesteście w tym projekcie i wy wszystko musicie, że tak powiem, w nim zrobić. I każdy z was w grupie nagle może się stać właśnie tym product ownerem, scrum masterem i tym deweloperem, czyli no, wypływacie na głęboką wodę. Może nie topicie swoich pieniędzy, co na pewno w tym wypadku jest dosyć fajne, natomiast no, musicie się z tym skonfrontować, ponieważ no, żeby też zaliczyć, ukończyć może ten bootcamp, no, musicie oddać tak naprawdę właśnie ten projekt. No i co mogę dalej powiedzieć? Tak jak tutaj mogliście przeczytać, jakby no, musieliśmy trochę przeanalizować, jak to wszystko wygląda i wymyślić całą właśnie wizję tego produktu, tej aplikacji, co chcemy tym klientowi przedstawić. No i tak, czasu też nie było za dużo, także zdecydowaliśmy się, że będziemy w stanie zrealizować jeden sprint, który też w trakcie kursu musicie sobie ustalić, ile mamy czasu, no bo on może mieć od tygodnia do miesiąca. Nam się udało akurat go zrobić w ciągu tygodnia. Nie, przepraszam, 2 tygodni. Sorry, trochę za to. Czym jest sprint dla osób, które są tak całkowicie zielone? Jak ta aplikacja? A, okej, okay, no aplikacja jest zielona, tak. Znaczy sprint to jest rama czasowa, okres, w którym musicie wykonać dane zadanie i najfajniej, żeby dostarczyć przyrost, czyli tą wartość, którą chcecie wykonać. W naszym wypadku akurat był to właśnie znany już, o którym wcześniej mówiłem, moduł logowania, ponieważ stwierdziliśmy, że to jest dosyć fajna rzecz na początek. Natomiast pokażę wam w następnym slajdzie, jak ten sprint w ogóle wyglądał. Tak mniej więcej, bo to dosyć fajnie chyba to obrazuje. Czyli tak jak wcześniej powiedziałem, sprint trwa 2 tygodnie, natomiast też zawsze musicie brać pod uwagę w czasie pracy, ile faktycznie będzie realnych dni pracujących. U nas akurat było tak, że mieliśmy jeszcze święta, więc coś tam jeszcze wypadało, że też trzeba było tą pracę odpowiednio rozłożyć. Nam się akurat nawet nie, że udało, ale zrobiliśmy to idealnie tak, że się zmieściliśmy i pokazaliśmy projekt w dzień, w który mieliśmy go zrobić, czyli w tym tak zwanym przeglądzie sprintu, co też jest dosyć ważne, albo nawet najważniejsze, że to zrobiliśmy. Także wszystko też musicie zaplanować, więc no, wiadomo, że jest to kurs i gdzieś się tego uczycie, natomiast no, wchodzicie w ten projekt i jeśli chcecie go zrobić dobrze, no to faktycznie zaczyna się pojawiać ta odpowiedzialność, więc jest to bardzo fajne. Czyli mówisz, że sprint, że Scrum wam pomógł wyrobić się w czasie, tak? Czyli zaplanować i wykonać sprint w okresie tych 2 tygodni. Tak, znaczy to jest tak, że oczywiście klasycznie można by to zrobić po studencku, co ja też przechodziłem, że wszystko robimy w czwartek wieczorem i w piątek będzie gotowe, no bo trzeba to pokazać i się nauczyć na egzamin. Natomiast no, w Scrumie właśnie chodzi o to, żeby to robić przyrostowo po kolei i też przekrojowo, żeby robić jednak tymi małymi, małe zadania, ale często. I wydaje mi się, że to jest też bardzo fajne, żeby tego Scruma starać się, ładne słowo, zaimplementować, ale ogólnie wprowadzić gdzieś tam do życia codziennego, ponieważ to nam też pomaga w życiu codziennym, w zadaniach, które chcemy wykonać, w tym, co wychodzi nam dobrze, źle, co jakby... Scrum też weryfikuje to, co Iza wcześniej mówiła. I jeśli widzimy, że okej, wykonaliśmy jakąś pracę, coś idzie do klienta, ale to jednak nie działa, okej, wracamy i mamy znowu tydzień, 2 tygodnie na przepracowanie tego, że nie palimy czasu, nie palimy pieniędzy, może czasem trochę nerwy, ale no to zawsze lepiej, żeby to był jednak tydzień, aniżeli więcej.
Krzyśku, teraz jakbym mogła Cię zatrzymać, ponieważ mamy fajne pytania na czacie. Zaczęłabym od pytania Irka, czyli kto kodował? Czy Wy kodowaliście? Czy w ogóle musieliście, żeby przygotować ten projekt, było potrzebne kodowanie? Okej, nie kodowaliśmy. Znaczy kolega delikatnie coś zmieniał, natomiast to on może pokaże, bo jakby no stworzyliśmy gdzieś tam taki, tutaj też nie jest wszystko, natomiast właśnie to była grupa slajdów, gdzie pokazywaliśmy to, co zrobiliśmy. Tutaj właśnie widzicie taki bardzo, bardzo prosty właśnie moduł logowania. Kolega troszeczkę gdzieś tam kodował, natomiast jakby tutaj nie chodziło o kodowanie, tylko chodziło o to, żeby to wymyślać i stworzyć też tak naprawdę, no można to zrobić, nie wiem, w Pęsie czy w czymś innym, jakby jeśli w zespole na przykład... W jakim narzędziu zrobiliście ten model logowania? Powiem uczciwie, nie pamiętam, bo to akurat kolega gdzieś znalazł i on, tam był też dostęp do HTML-a chyba, do czegoś jeszcze i on troszeczkę się ten znał, więc on pewne rzeczy właśnie gdzieś tam pozmieniał, żeby to pasowało pod nasz układ, natomiast można to ale zrobić... Ale na dobrą sprawę moglibyście też to narysować na kartce, tak? I dobrze. A, dokładnie. Jeżeli chodzi o ten projekt, to akurat tutaj, i to jest niesamowite, bo każda grupa, która zaczyna, pyta się, ale nie musimy aplikacji robić. I za każdym razem odpowiadam, nie, nie musicie robić aplikacji, po czym wszystkie grupy robią aplikację i wchodzą w ten taki najtrudniejszy wariant. Generalnie tu chodzi o to, żeby zasymulować projekt, a nie stworzyć gotową aplikację. I tu chodzi o to, żeby stworzyć koncepcyjnie ten projekt, przejść przez wszystkie fazy, bo tutaj bardziej jest to zrobione pod Scrum Mastera, czyli jak zaplanować sprint, jak ten sprint przeprowadzić, jak daily zrobić, jakie problemy komunikacyjne, motywacyjne się pojawiają, więc tutaj nie chodzi o kodowanie, bo może być tak, że projektem jest budowa domu i tutaj też tak naprawdę nie ma kodowania. Można to przeprowadzić. Tu chodzi o koncepcyjne przepracowanie tego wszystkiego, a nie stworzenie finalnej aplikacji, aczkolwiek wszystkich po kursie zachęcam do tego, żeby oczywiście jak jest aplikacja obiecująca, żeby kontynuowali. Mhm. Czyli jakby produktem ubocznym jest jakaś aplikacja, czy nawet sam koncept takiej aplikacji. I pytanie teraz bym chciała zadać może Izie. Co to są historyjki i stories? Jeżeli chodzi o historyjki, to są opisy, tak żeby w prosty sposób, opisy z perspektywy osoby zamawiającej funkcjonalności lub wymagań, które mamy zrealizować w aplikacji, z tym, że te historyjki mają swój format określony i swoją konstrukcję, tak żeby one były pełne, żeby były zrozumiałe dla osób, które będą to wykonywać i dzięki nim można w sposób bardzo efektywny realizować przyrostowo funkcjonalności, wymagania, które realizujemy w trakcie. Dobra, czyli Scrum Master to taki nadzorca projektu jako całości? To tutaj w grupie Krzysztofa padło stwierdzenie gospodarz projektu i bardziej bym to tak nazwała. Że to, tak, no dokładnie. Wszystko działało, wszystko funkcjonowało, niekoniecznie musi tak naprawdę wchodzić w jakieś tematy i... Tak, gospodarz rzeczywiście brzmi lepiej niż nadzorca. Nie ma czegoś takiego jak nadzor, czy nie ma zarządzania, nie ma zlecania, nie ma rozliczania. To zespół na początku w planowaniu sprintu wyznacza sobie cel, a nie to Scrum Master wyznacza. Później się zobowiązuje do tego, że zrealizuje daną pracę, a później realizując tą pracę, weryfikując codziennie, jak idzie ta praca, adaptuje i dąży do tego, żeby spełnić to obowiązanie na koniec. I na koniec sprintu, czyli tego naszego kawałka, jest demonstracja osobom, klientom, użytkownikom, co zrobiliśmy. Oczywiście z informacją, zobowiązaliśmy się, zrobiliśmy. Nie zobowiązaliśmy się, nie zrobiliśmy. I dzięki temu to zespół sam się organizuje i sam motywuje, bo wie, że coś obiecał. I jak nie dowiedzie, to na koniec to zespół musi powiedzieć, a nie Scrum Master, że no zrobiliśmy to na studenta. Dwa tygodnie graliśmy w piłkarzyki, a ostatniego dnia zaczęliśmy coś kodować. Więc to jest tak, że bardzo fajnie Scrum też motywuje zespoły do pracy, ale też zachęca do samoorganizacji. Okej, dobra. To wracamy do projektu. Krzyśku. Co jeszcze można opowiedzieć? To ja od razu powiem właśnie o samoorganizacji, bo to też jest ważne. Faktycznie tu jest, czas nas goni tak naprawdę podczas tego kursu, bo pamiętam jak właśnie my zaczynaliśmy, to było jedno, drugie spotkanie, grupa się dopiero docierała, albo nawet wręcz się ścierała
co w sumie było tak naprawdę najbardziej przełomowe podczas tego kursu, bo potem w sumie mega fajnie się dogadaliśmy, ale myślę, że też dla każdej osoby, która będzie zdecyduje się, żeby w ogóle wziąć udział w tym kursie, to będzie taka też bardzo duża wartość dodana, bo jednak no, pracują na żywym organizmie i tak jak w każdym, tak jak w ogóle wiadomo życiowo, ale też w projekcie, jeśli będziecie, czy pracowaliście, czy będziecie pracować, no zawsze wiecie, że jednak bez tej komunikacji i bez tej współpracy, no to się po prostu nie uda. Także to jest taka bardzo, bardzo ważna rzecz. Tutaj właśnie jest taki krótki slajd, jeśli chodzi o aktualny rejestr produktu, który gdzieś wam może się wam coś tego pokazać, jak właśnie product backlog w Scrum Guide akurat właśnie rzeczonym. Ponieważ też podczas kursu tworzymy coś takiego, co byśmy chcieli, żeby to było. Wiadomo, że tak właśnie jak Iza mówiła, to może budowa domu. No i wtedy też będziecie sobie musieli wpisać jakieś elementy, które na tą budowę domu się gdzieś będą składać. Tutaj ten slajd pokazuje właśnie to, jak chcieliśmy, jak planowaliśmy to oczywiście w dłuższej perspektywie podzielić. Od razu wam powiem, że jeśli chodzi właśnie o wydania, to w danym wydaniu są również te sprinty, także to my wykonaliśmy pierwszy sprint, a w ramach pierwszego wydania chcieliśmy mieć te sprinty cztery, które dzielą się gdzieś tam na drobniejsze części. Oczywiście też od razu powiem, że podczas tworzenia tego prezentacji, projektu, to też nie jest tak, że wy musicie zrobić taką prezentację albo jakąś inną. To wszystko gdzieś tam zależy od was. Nam akurat było wygodniej to zrobić w taki, a nie w inny sposób. Także to jest czysto takie stricte poglądowo. No i w sumie na koniec właśnie taka, to już o czym wcześniej wspominaliśmy, jest ta praca zespołowa. Ponieważ w Scrumie, i to też jest bardzo mocno podkreślane, odpowiedzialność, możemy to tak powiedzmy nazwać, ponosi cały zespół, nie tylko tak, że będzie pokazany palcem, to byłeś ty albo to byłeś ty, tylko wiadomo, każdy ma swoje zdania, product owner inne, deweloperzy inne, Scrum Master inne i Scrum Master też jest właśnie odpowiedzialny za efektywność tego zespołu, żeby mu pomagać, usuwać te przeszkody, natomiast wszyscy muszą razem współpracować i działać, to są naczynia połączone, jeśli tego nie będzie, no to tak jak w tym, no to po prostu nie wyjdzie. Natomiast to była bardzo fajna przygoda, bo przez te 4 tygodnie dużo się wydarzyło. Było jeszcze przed świętami, to był koniec roku. Wszyscy wiadomo, że mieli głowy też jeszcze w czymś innym i jednak spasowanie tych 4 czy 5 osób w danym terminie no było czasem problematyczne, ale bardzo to pokazało, że jednak jeśli komuś zależy, to da się to zrobić. Na pewno też fajnie pomagało w tym jakieś wypracowanie zasad i reguł, które też były bardzo potrzebne. Było tutaj dużo rzeczy, które można było, nie można by było, można przenieść tak naprawdę na życie codzienne i potem już takiej realnej pracy właśnie przy projektach. Krzyśku, ja muszę to powiedzieć, że jestem wielką fanką tego ostatniego slajdu. Ta graficzność, jak prosto z PowerPointa. No, uwielbiam po prostu. Myślę, że jakiś grafik mógłby zapłakać nad tym, ale to, co jest najważniejsze, to rzeczywiście te kompetencje miękkie, których uczycie się podczas właśnie pracy nad projektem, czyli praca zespołowa. I to jest to, o czym trąbią firmy, które rekrutują. Musisz mieć rozwinięte kompetencje pracy zespołowej, ponieważ później idziesz do pracy i jesteś rzucony w to środowisko i musisz się odnaleźć. Dokładnie. I rzeczywiście praca zweryfikuje to, czy w praktyce nauczyłeś się Scruma. To jest najważniejsze. Bardzo ci dziękuję za tą prezentację. Ja sobie może wydrukuję ten slajd, jeśli pozwolisz, i powieszę u nas w biurze, bo też stawiamy na pracę zespołową. A mam też kilka pytań do Izy, bo nie zapominamy o Izie. Ja tutaj patrzę z przyjemnością, bo sobie przypominam ten okres. Bardzo, bardzo fajny projekt i bardzo fajny zespół, co tutaj też jest bardzo ważne, bo praca zespołowa to jest jedno, ale to, na czym mi bardzo zależy i nie wszystkim zespołom niestety się udaje przez to przejść, bo ostatnio miałam taki zespół, który od początku zaczął współpracować i nie miał żadnych konfliktów. I po prostu od początku szli do końca równo, z uśmiechem na ustach, przychodzili, zaliczali
etapy w projekcie i z bardzo fajnym efektem skończyli, ale niestety nie mieli okazji przejść takiego klasycznego procesu budowania zespołu, jak to, że ściera się kilka osób o innych osobowościach, innych kompetencjach i innych celach tak naprawdę indywidualnych. I później trzeba przejść przez ten proces konfliktów, uzgadniania, dyskusji, retrospekcji, zastanawiania się, co zrobić, żeby nam się pracowało dobrze. I na koniec jest ten uśmiech i satysfakcja i mówienie, kurczę, szkoda, że ten kurs już się skończy, fajnie nam się współpracowało i wiem, że większość grup ze sobą utrzymuje później kontakt też tak prywatnie poza szkoleniem. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie to zrozumieć i staram się to pokazać zawsze, że zawsze tak jest, że to jest po prostu proces. Jak ja w pracy mam nowy zespół skramowy, który się buduje, to ja wiem, że na początku będzie ciężko, że będą konflikty, ale też wiem, że to jest tylko proces i za chwilę wyjdzie słońce i będzie ta współpraca lepsza, jeżeli tylko będziemy dążyli do tego, a Scrum bardzo w tym pomaga, żeby przejść przez to i się dogadać i ułożyć tą współpracę. Mhm. To, co jeszcze mi się nasunęło, właśnie mówisz, Liza, że po kursie współpracują, kontaktują się ze sobą cały czas kursanci, są też w kontakcie z tobą, z nami, dzięki temu też mamy Krzyśka dzisiaj na spotkaniu i chciałam właśnie, Krzyśku, żebyś trochę opowiedział też o tym, jak wygląda to po kursie. Kończysz projekt, przedstawiasz przed Izą, ona daje nam sygnał, kto zaliczył, wtedy my wystawiamy certyfikat, kierujemy naszych absolwentów na rozmowę ze specjalistką od HR-ów, od rekrutacji, która pomaga naszym absolwentom już wtedy, czyli jeszcze kursantom, stworzyć swoje CV, profil na LinkedInie, rozmawia na temat tego, jak się rekrutować, gdzie uderzać, jak wysyłać to CV, jak zastanowić się, gdzie chce iść do pracy, a później też wysyłamy wasze CV do naszych partnerów i szukamy dla was pracy. Krzyśku, jak wyglądało twoje szukanie, jak nadal wyglądasz twoje szukanie pracy po kursie? Na pewno bardzo fajną możliwością jest właśnie skonsultowanie się z panią od HR-u, bo jednak każdy z nas jest na pewno w innym etapie jakby życiowym, rekrutacji tego wszystkiego, więc fajne sobie być tam świeże, jest świeże spojrzenie osoby zupełnie z boku, też która jest bardziej w branży IT, więc jakby jest w stanie nas nakierować pod to. No cóż, powiem tak, jeśli chodzi o szukanie pracy teraz na rynku, to z jednej strony jest to fajny okres, no bo wszystko gdzieś tam przychodzi i tego IT jest coraz więcej, natomiast no, nie jest to może najlepszy czas dla juniorów, bądźmy szczerzy, natomiast myślę, że to też zależy bardzo od skąd, w jaki sposób przychodzicie. Wiadomo, że to niby nie jest najważniejsze, ale czasem jakieś tło, czy to, co na przykład gdzieś potraficie, może wam pomóc. Natomiast z mojej perspektywy bardzo ważne jest to, żeby faktycznie dopracować i LinkedIna i tam mocno działać, bo tam jest bardzo dużo rzeczy. No i być aktywnym, też szukać firm. Jest bardzo dużo opcji, żeby gdzieś tam je znajdywać, grupy na Facebooku, wszystko i po prostu uderzać, bo tak naprawdę jednym to zajmuje tydzień, komuś innemu to może zająć trochę więcej czasu. No właśnie też jeszcze widzę, jeśli chodzi o taki plus tego szkolenia, jest to, że działamy w GIR-ze, bo o tym w sumie nie wspomniałem, a jednak to się przydaje, ponieważ większość projektów właśnie jest w tym programie i to zawsze gdzieś tam daje jakąś bazową wiedzę, jak to wszystko wygląda. Na pewno się przydaje dobra bardzo znajomość języka angielskiego, ponieważ nie jest ona zawsze wymagana, natomiast no, to zawsze gdzieś tam pomaga. No i my też w tym, przepraszam, że przerwę, ale nasuwają mi się właśnie pomysły, jak mówisz, czyli inspirujesz mnie. Chciałam powiedzieć, że my też pomagamy z tym językiem angielskim, ponieważ naszym partnerem jest firma Eclectica, dajemy dostęp do materiałów szkoleniowych angielski w IT, także dzięki temu już od samego początku kursu możecie uczyć się szkolić z Eclectica. Myślę, że to też jest ważne, ale przepraszam, przerwałam ci, czy jeszcze chciałaś coś dodać? Nie, to tak tylko podsumowując, że nie ma tutaj jakiejś konkretnej recepty, bo stron, portali stricte z IT, z czegoś jest bardzo jakby dużo. Brutalnie mówiąc, jakby to wszystko zależy tak naprawdę od was i tyle tego, ile jakby wynieście z kursu, ile też włożycie energii
i pracy, zrobienie odpowiedniego właśnie profilu, odpowiedniego CV, po prostu wysyłania tego, nawiązywania kontaktów i szukania możliwości. Super, Krzysiek, my trzymamy kciuki, wiem, że chodzisz teraz na rozmowy rekrutacyjne, mamy nadzieję, że uda się jak najszybciej znaleźć pracę. Iza, a powiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy, szukanie pracy jako junior, czy osoba, która jest po bootcampie, to znaczy ma w swoim portfolio prawdziwy projekt, ale nie ma na przykład doświadczenia jako Scrum Master, jest w stanie znaleźć pracę? No, ja tutaj próbuję znaleźć zależność, kto znajduje pracę, kto nie znajduje pracy i rzeczywiście jest jak Krzysiek mówi, dzwonią do mnie kursantki, kursanci i mówią po tygodniu sprawdź tą umowę, bo nie wierzę, dostałam pracę i jeszcze za fajne pieniądze, czy tu nie ma jakiejś podpuchy. Są osoby, które dostają pracę w trakcie, jak się w ogóle na kurs zapisują, bo tylko mówią o tym, że mają aspiracje i chcą się uczyć, dostają pracę. Są osoby, które zostają miesiąc, dwa po, są osoby, które zaczynają w trakcie, więc tutaj nie ma w ogóle zależności i tak jak na to patrzę, to prawie jak z zarażeniami koronawirusa nie mogę znaleźć żadnego wspólnego punktu. Są osoby, które są totalnie w ogóle bez IT, bez doświadczenia w projektach, bez doświadczenia w korporacjach i dostają pracę to szybko, bardzo szybko, a są osoby, które mają doświadczenie i wydawałoby się, że tak z perspektywy patrzenia na CV szybciej powinny dostać tą pracę, szukają dłużej, więc tak samo z zaangażowaniem podczas kursu, to znaczy na pewno jeżeli ktoś się nie zaangażuje w projekt i nie zaangażuje w zajęcia, to kursu nie skończy i nie dostanie certyfikatu, bo to nie o to chodzi, bo na rynek powinny wychodzić tylko osoby, które mają tą wiedzę i się poświęciły, bo to by było bardzo mocno nie fair, ale tak jak patrzę, że są grupy, które dużo lepiej robią projekt, dużo bardziej się angażują, a na rynku pracy zdobywają tą pracę później. Ale to jest kwestia personalna i na pewno determinacji takiej, jak ma Krzysztof, że szuka, że nie siedzi i czeka, aż znajdzie się i jedynym narzędziem jest pracuj.pl, tylko jest to aktywne szukanie. Za chwilę sobie opowiemy więcej o kursie, a następnie zrobimy taką rundę błyskawiczną odpowiadania na Wasze pytania, ale tutaj chciałam właśnie odpowiedzieć na pytanie Mileny, ile kursantów procentowo dostaje pracę jako Scrum Master. Jest to około 75%, bazuję teraz na pierwszych naszych edycjach kursu, które rzeczywiście miały ten czas i czasem jest to tydzień, czasem to są 3 miesiące, bo i tak się zdarza, ale rzeczywiście te 75% osób znajduje pracę jako Scrum Masterzy i to jest dla nas wielki sukces. I teraz, także wrócimy do Waszych pytań, ja bardzo Wam dziękuję, że one są i zrobimy sobie z Izą taką lightning